Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie w Dead Island. Jak dobrze pamiętacie, skończyliśmy na parkingu, się będzie na odcinku. Na parkingu odcinek ostatni, na którym niestety, ale troszkę jest brak zasilania. W sensie częściowy tylko. Jak widać, niektóre z nam działają, a niestety jego oświetlenie jest bardzo słabe. Czemu ja mogę coś z tego? Nie chcę. Co się dzieje? Co się stało? Czemu ja nie mogłem korzystać z broni normalnej? Aha, okej, okay, ja rozumiem. Ten tryb furii tej, w wypadku tej kobiety działa tylko na broń palną, bo ona ma tylko broń palną. Jakby, przepraszam, nie ma tylko broń palną, tylko... A, zgubiłem to, co chciałem powiedzieć. Ona ma tylko specjalizację w broni palnej. Tak? Nie dostać? To się skończy dla nas śmiercią. Czemu ja tak bardzo nie umiem walczyć ze zbirami? Muszę sobie chyba serio wykupić tego perka, żeby zadawać większe obrażenia płci przeciwnej, bo to działa. O Jezu, i mamy teraz miliard po prostu lat backtrackingu. Okej, moi drodzy, w takim razie się widzimy za sekundkę, chyba że się okaże, że tam już przeciwniku po prostu nie ma. Okej, dobra, nie, jednak nie ma, tylko że niestety ten gość przeżył i część zombiaków się odrodziła, to tam raczej niewielki problem dla mnie. Czemu ja go waliłem tą pałką w sumie? Nie, ja go waliłem siekierą potem. A najpierw zacząłem od pałki, bez sensu trochę. Okej, ten powalony. Wiecie, tylko zobacz, czy ja straciłem rzeczywiście naboje do tego rewolweru. No i czy mam tutaj jakoś to pokazane? Chyba niespecjalnie, czekajcie. Tylko spróbuję wyekwipować cokolwiek. Nie, okej, nie straciłem, czyli... Normalnie mogę z tego korzystać. Znaczy, w sensie w tym trybie furii, jakby mam dostępny pistolet, z którego jest pewnie trasę cały czas. W ogóle nie tracę naboi. Ciekawe. Tak, dobra, nie da się tylko trafić. Powoli podchodzić do gościa. O, nie znoszę tego dziadostwa. Naprawdę nie znoszę ich. Wirów. Aj, cholera, nie odrąbałem znowu, ani nie złamałem ręki, przez co mi znowu walnął. Znowu, ponownie przypominam o mechanice, która tutaj działa, czyli jeśli odrąbiłem mu tą rękę. Tak. To fajnie mi się chociaż się napić tego energetyka tutaj teraz na szybko. FK. Nawet dwie. Okej, okay, jeszcze jedna. Jeśli odrąbiłem mu albo złamiemy rękę, to on nam no, nie będzie w stanie z niej odwinąć, więc będzie musiał się cały obrócić, co mu zajmie więcej czasu i będzie mieli łatwiejszy unik. A wy trzeba mu rzeczywiście tą rękę złamać albo odciąć, tak? Ła. Ta broń dwuręczna jest o tyle naprawdę spoko, że daje mu naprawdę niesamowite obrażenia pod tym względem, że ogłusza go, odrzuca. Znaczy może go ogłuszyć i odrzuca go w pewien sposób. W sensie powoduje, że goście po prostu właśnie w ten sposób zgina, tak? No bo dostaje naprawdę ciężkie obrażenia, chociaż nie zawsze jak widać. Ale często to działa. To jest naprawdę mega, mega fajna sprawa. Tylko że no niestety, tak jak powiedziałem, ta broń dwuręczna, którą aktualnie posiadamy, no się delikatnie mówiąc, tak? Patrzę na jej obrażenie, no teraz jest słabsze od byle dziadostwa, tak? Byle nawet sikiery, którą tutaj mamy. A jest to broń dwuręczna, która w teorii moim zdaniem powinna zadawać większe obrażenie. Zawsze tak było, prawda, w grach, jak kojarzę. O, patrzcie, proszę bardzo, tam nie możemy dojść w ogóle. Chyba że to z drugiej strony musimy. Czekajcie, a zaraz spróbujemy. Da się tam przejść naokoło? Proszę. Czekajcie, a nie, dobra, da się. Okay. Nie da się. Ciekawe. Patrzcie, widzicie, nie możemy tam wejść w żaden sposób. Tam był zombiak. Interesujące. Dobra, nie przedłużając, wsiadajmy już tutaj. Oczywiście muszę przejść z drugiej strony. Patrzcie, przyzwyczajenie już do Anglii, bo wszystkie kierownice, prawda, są po lewej stronie, a te, gdzie oczywiście są po prawej. Więc, wiecie, z przyzwyczajenia po prostu próbuję wsiąść z drugiej strony. Po strony pasażera tej grze. Okej, okay, no i wyjeżdżamy, moi drodzy. I teraz będziemy mogli, jeśli się nie mylę, to stalanować blokadę w tunelu, dzięki czemu będziemy mogli się dostać do centrum miasta. O, proszę bardzo, jeszcze jakiś strzelony, albo raczej rzucony helikopter. Trochę z dupy nas tutaj wyrzuciło. Jak widzicie, już od razu nas zarażeni lecą. Jeszcze najgorsze jest to, że odbywałem od tego wrażenia, bez sensu. Czy ty już przestań mi tak umierasz tutaj przez 3 godziny, tylko spadaj. Okej, okay. Siadamy i jedziemy. Jakby nie pozostaje mi chyba nic innego. Po prostu jadę, żeby
przeżyć. Oni nam to nic nie zrobią w tym aucie, bo ono jest no, prawie że niezniszczalne dla nas, tak? To jest policyjne auto przeciwpancerne, więc w teorii ta gra jakby uważa je za coś naprawdę mega OP i no, no nie zniszczą nawet szyb, tak? Bo one są kuloodporne w teorii. Jak to jedziemy w prawo teraz? Do przodu. To jest pierwszy z tuneli, jak dobrze kojarzycie. My nim jechaliśmy właśnie między innymi już do tej stacji benzynowej jednej. O, dostałem. O, macie to pokazane, że chyba nie ukończone. Spoko. Naprawdę nie narzekam. Oj, mam level up przy okazji, którego nie zauważyłem nawet. Kosz na pewno będzie się przydać, ale wiecie co, jeszcze sobie zwiększę. 5% energii mi tyle da. Zobaczcie, muszę ogarnąć. To jest zasięg aury, to nie, to w to już miałem nie iść. Trwałość broni do walki wręcz. Czy mi się już tak bardzo ta broń do walki wręcz przyda teraz? Pewnie tak. Rozumiem, to amunicji wcale aż tutaj nie było. Warto ogółem w naszym wypadku iść w to drzewko tutaj w dalszą część, bo ono nas bardzo mocno interesuje. Tutaj mamy znowu, kurczę, duch opiekuńczy na przykład, tak? Znowu zdrowie plus 50%, to jest zajebista sprawa. Opiekunie. Musiałbym mieć jakiegoś znajomego. Czy przy rozstrzału. Zmodyfikowana broń, to jeszcze tego nie mamy. Tutaj kopnięcie tak szczerze średnio. Co? Poszedłbym gdzieś w to. Za pomocą kopnięć to mnie raczej nie interesuje jakoś bardzo. Zmniejszenie zużycia energii podczas walki z grupą przeciwników. Myślę, że to nas najbardziej będzie jak nie interesowało. Ekwipunek jeszcze możemy przeżyć i tą kondycję też, tak? Jakby myślę, że to będą nasze kolejne rozwinięcia. Już? To jest. Jeszcze mam dwa rozwinięcia. Aż tyle ekspo to dostałem. Ja pierdzielę. Nawet bym powiem wam szczerze, nie zwrócił uwagi na to. Naprawdę nie zauważyłem tego do tej pory. Okej, tej rozjechani. Kolejni, to jest piękne. Ja uwielbiam rozjeżdżać te zębiaki tutaj. Ja dostałem trzy poziomy i jeszcze mam prawie trzy czwarte kolejnego. Jak widzicie teraz na przykład, to wyświetla. To jest naprawdę wow dla mnie. Naprawdę się nie spodziewałem, że za głupie latanie po hotelu tyle expa dostanę. W sensie za wyjście z niego dokładniej. Bo za samo latanie po hotelu dostałem, no ile tam, jeden poziom chyba bodajże udało mi się wbić. W takim razie to teraz sobie wyobraźcie, jak będą mocne zombiaki, jak już wcześniej miałem problemy z tym, że mój ekwipunek był dla mnie dosyć słaby, to teraz będzie jeszcze gorzej tylko. Właśnie to jest problem tego levelowania, przepraszam, nie levelowania, tylko dokładniej skalowanie się poziomów, tak? Tak, wiem, że mam opuścić pojazd i pewnie się włączy cutscenka, czyż nie? Nie, po prostu muszę iść najpierw jeszcze do Sina Moja, okej. Okay. Jakby nie mam z tym żadnego problemu. Tylko najpierw, czy mi się opłaca to naprawiać? Tego raczej nie, tego też raczej nie. Klucz francuski nie. Siekierę akurat mogę i groźny sierp mogę. Ze względu na to, że to jest broń, której raczej będę używał. Ale wiecie co? Nie wiem, czy sobie nie ulepszę tej siekiery z całym szacunkiem. Ale ta siekiera mnie dosyć interesuje nawet. Siekiera tutaj jest. Poręczność mi się zmniejszy przy każdym poziomie. Interesujące. Ale patrzcie, niby się miała zmniejszyć, czy się nie zmniejszyła. No nic. Znaczy, może się zmniejszyła rzeczywiście w statystykach. Ja wypiłem i... Aha, ja mam full HP? Naprawdę? Wydawało mi się, że nie mam, bo przecież tam dostałem... Dobra, nie wiem. Nieważne, pomijmy to. Jak się tutaj respi tych napojów, to możemy to trochę olać. Jedziemy do Sina Moja. Na moje, mój drogi kompanie. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Oczywiście ktoś przecież mógł uciec i na przykład, nie wiem, umrzeć w niej, nie? Tam nam dał jakieś diamenty. Anything worth anything in here? A nam się, że nie przyda. O, jest nowe zadanie, helikopter w ogniu. Jak ktoś wie, to wie. O co chodzi? Radio talking about a chopper going down. Nie, że najpopularniejsza seria na moim kanale to jeszcze nawiązanie oczywiście do filmu. Maybe you can check it out. I samej operacji. Ponadto. Okej, wrak helikoptera jest zanieczyszczony, na mojej znaleziono zapasy. Może być, no, jakby nie mam możliwości, jakbym mógł tutaj przyjść, prawda, i ją zaakceptować. To jest też trochę śmieszne, że w niektórych grach jakby nie ma żadnego skutku tego, jeżeli my coś odrzucimy, co będzie na przykład ważne, na przykład głodujemy i zostało nam tam bardzo niewiele zapasów. Weź nam kopię pomóż, tak, czy weź nam babka pomóż, bo umrzemy z głodu. Czemu ja tego samochodu nie mogę wziąć? Mojego nie mogę wziąć. Nieładnie, nie robisz tak.
To jest w ogóle Bang of Banoi. A nie, znaczy Bang of Banoi, a nie, nie, nie ten. A nie rzeczywisty pojazd policyjny. Chyba, że coś się zbugowało i go po prostu dlatego na razie nie mogę wziąć. Zobaczymy. Zobaczymy, może on będzie przydatny później. Nie pamiętam, wybaczcie mnie, ja naprawdę nie pamiętam w pełni fabuły. Najgorsze to mam tego szampana do tej babki jednej, która tam jest, ale to jest 1000 expo. Nie wiem, czy mi się naprawdę chce to nawet robić. Tak z całym szacunkiem. Nie, chyba i tak tam będziemy szli czy jechali, więc... Jeszcze ja wiem, zaraz zobaczymy, gdzie on się rozbił przede wszystkim. A jeśli gdzieś w okolicy, to będzie można to przy okazji zrobić od razu. Okej, tego gościa rozjedziemy. Jak widzicie, na dużo rozjeżdżanie teraz autem niewiele nam daje, w sensie nie zabija ich. To jest właśnie problem skalowania poziomów, że w pewnym momencie gry mogą się stać na tyle... Przepraszam, gry, postaci przeciwnicy mogą się stać na tyle... Ja pierdzielę! Na tyle mocni, że nie będziemy w stanie z nimi wygrać. Właśnie ze względu na to, że po prostu będą się skalowali wraz z tym, będzie się skalował ich HP, będzie się skalował ich obrażenia. Jeszcze ja wiem, czy to się obrażenie skaluje, na pewno się skaluje HP. Musiałbym się bardziej zagłębić w to, co się właśnie skaluje w tej grze, a na pewno jak widać HP, tak? Znaczy, oczywiście exp, który dostajemy, też się skaluje wraz z tym, co zauważyłem. Raczej tak. Nie wydaje mi się, żeby się nie skalował, bo gdyby się... Znaczy, jakby nadal musimy zabić więcej zombiaków niż... na pierwszy czy tam drugi poziom, ale zdecydowanie nie ma sytuacji, gdzie prawda, za każdego zombiaka będziemy dostawać też tam 10 czy 30 expa. Wydaje mi się, że tak dajemy za nich więcej, niż dostawalibyśmy normalnie. Gdzie jest w ogóle ten helikopter? Tutaj. To będzie jednak chyba nasz pierwszy punkt jednak. I potem się udamy do tej babki. Najpierw się udajmy do helikoptera rzeczywiście. On nas chyba będzie interesował najbardziej, a mimo wszystko boję się, że tam będą zbiry. Boję się, no. Jakby spodziewałem się, że tam będą zbiry. A, patrzcie, można było tego gościa w ogóle ominąć. Nawet nie wiedziałem o tym, że można tędy przejść jakby szybciej, żeby nie bić się z tamtym zbirem. A się tyle z nim męczyłem. W sensie parę razy tam zdążyłem zginąć, jak pewnie kojarzycie. Albo i nie kojarzycie, bo chyba część rzeczy powycinałem. Tak więc to taki tylko szczegół. Oczywiście znowu cała nasza czwórka to jest, a nie tylko ja, tak? To jest klasyk, to mi się akurat też tak średnio podoba. Znaczy jakby rozumiem założenie, że to jest prerenderowane i jakby nie ma co z tym zrobić. Ale no sami rozumiecie. Uwaga, uwaga, teraz będzie coś ciekawego. Bo tam nawet zombiaki zaczął uciekać. I ten sam B, jego twarz po prostu, w momencie jego mina dokładniej. Rozwaliło mnie to. I proszę bardzo, mamy nowy typ zombiaka. To jest najgorszy typ zombiaka, którego najbardziej chyba nienawidzę. Gość, który kuźwa wybucha. Gość, który kuźwa po prostu wybucha. Ale fajnie został na przykład tutaj jakby zapowiedziany, czyż nie? Dzisiaj zapowiedziany w tej cutscence, tak? Okay, szmaty z niego, no głównie z niego szmaty znajdziemy. Jak widzicie, jego rozrywa dosłownie od środka, niszczy mu całe tutaj żebra. Kręgosłup mu totalnie łamie. Ten zamek raczej nie powinien nie żyć, bo one były te dwa zostały zabite wybuchem. Co jest fajne, to mi się to podoba mi się to w tym, że zostało to zachowane, że one rzeczywiście wybuchły i rzeczywiście nie żyją. Tutaj na pewno jakiś będzie żył. O, też fajny samobójca. Czekajcie, sprawdźmy. Okej, jednak nie żyją. Jednak udało się to też jakby zachować się. Udało się jednak tutaj też zachować w jakiś sposób logikę. I proszę bardzo, jest jakiś ocalały. Nikolaj. Zapomniałem o nim, przecież. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. Brzmi jak między rosyjskim a polskim. Bardzo, tak jakby pomiędzy. Nie jest idealny rosyjski akcent, tak mi się wydaje. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those rzeczywiście, słuchaj, ten rosyjski akcent jest gdzieś pomiędzy takim polskim, a takim typowym rosyjskim. Chyba, że to zależy od regionu, w którym on się wychował, prawda? Skoczuj Nikolaja. Dobra, tylko jest, no, daj mi ten klucz francuski i daj mi jeszcze zobaczyć, czy to czegoś nie ma na przykład przy helikopterze. Nie, widzę z tego, co widzę, tylko po prostu wrak totalny, ale... Ha, okej. Okay. Tak, już się ruszam. Jakby przez chwilę myślałem, że to on miał nim polecieć, że on nim leciał, nie? Ale przecież po chwili miałem takie, a przecież on miał go odeskortować, to on przecież jak mógłby...
naprawdę, co to się odwaliło? Jeszcze ten zombie jak do niego rzucił, ja pierdzielę. Oj, to było, to mi się na przykład podobało, jak to zrobiłem, w sensie ten skok na nie, tak? To było zajebiste moim zdaniem. Zaraz coś powiem parę rzeczy jeszcze, bo nie dokończyłem chyba tematu tych misji niektórych. Raz, a dwa, przez chwilę pomyliłem się, że... Przez chwilę pomyliłem się, że on tam tym helikopterem leciał. Miałem takie, jakim cudem on przeżył w ogóle. Tak, już idę. A gościu, ty idziesz ze mną, czy nie? Okej, idziesz. Nie skończyłem chyba tematu misji w tym kontekście, że jakby nie powiedziałem, że nie ma skutku tego, że my jakąś misję nie zaakceptujemy. Nie ma wskazanego tego, że na przykład oni nie przeżyją, tak? Jeśli my tam im nie dostarczymy misji, odrzucimy im tą misję, że zaakceptujemy ich. No gościu, aha, okej. Chciałem powiedzieć, że gościu, czemu nie idziesz, tylko... Znaczy, gościu, czemu nie idziesz, tylko gościu się po prostu zatrzymał, żeby się skrypnął włączyć. Też, kurczę, rzecz, którą bardzo łatwo zauważyć. A to mi się bardzo ładnie udało, na przykład. Udało mi się tutaj w jakiś sposób po prostu, ja się po prostu obróciłem i przez szereg odciąłem tą głowę temu zombiakowi. W ogóle u niego nie widać HP. Tak, idę przecież z tobą. Jeśli coś na nas jeszcze wskoczy, to się wkurzę. Co więcej, aha, kontynuując. Brakuje mi tego w grach, bo oni nie umrą, tak? Albo nie ma chociaż wyjaśnienia, że no, przyszedł ktoś inny i nam załatwił to jedynie, tak? Albo ktoś wyszedł, albo grupka wyszła i część na przykład tam zginęła, tak? Ale żyjemy. Rzeczywiście tej części osób nie będzie. Znaczy ja wiem, że to jest dużo pracy, naprawdę dużo pracy. Ale no, jakby fajnie jest, jeśli coś takiego jest. Tam coś jest u góry, zaraz zobaczymy, co tam się znajduje dokładniej. Przechodzą, mamy tutaj jakieś zejście chyba. Spasibo, my friends. Here's a little something for your trouble. Spasibo, my friend. Przy okazji. Tę pewną prowizoryczną maczetę. Która ma naprawdę fajne obrażenia. W sensie wygląda nieźle. Na obrażeń. To tak teraz. W sensie nie jest to cud świata, tak? Ale jest całkiem fajne. To teraz tak, przydałoby się, żeby wyrzucić część rzeczy, bo na pewno nam się one nie przydadzą. To jeszcze mamy. Męczący już podwójny. Beznadziejny przy okazji. It is time we begin working on plan B. A okej, okay, bo chcesz coś ze mnie. I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city. Find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei to give you a satellite phone. Ciekawe, bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Może być. No worries. Przecież jest to bardzo trudne, więc pewnie mam przewalone. Give him this ring. He'll know you came from me. Macie, ciekawy jest ten motyw, że wiecie, że my dajemy komuś pierścień kogoś innego, ten ktoś wie, że my jesteśmy od niego. I szczerze mówiąc, czy przypadkiem nie jest to po prostu równie łatwy sposób na to, aby kogoś po prostu najzwyczajniej w świecie zabić i po prostu powiedzieć, ej, gościu, jestem od niego, no zobacz, mam jego pierścień, tak? Nawet wiecie, jakby... Nawet jeżeli pieprzymy go we krwi, delikatnie mówiąc, to i tak można go przecież najprościej w świecie wyczyścić. Będzie to samo. Troszkę oczywiście z tego śmieszkuję, ale no, tak to wygląda trochę. Zobaczmy, jak wygląda kwestia też obrażeń jeszcze przy tej broni naszej, którą tutaj mamy. Tą maczugę wyrzucę. Wybaczcie, ale no ona jest po prostu baba, tak? No, już patrzę na to, ile mam tasaków, to nie wiem, czy to nie był lepszy pomysł, żeby zostawić ją. Najmniejsza. Tutaj mamy stół naprawczy, co możemy jeszcze naprawić z tych rzeczy? Naprawmy to, co chciałbym mieć jakby przy tobie. Te tasaki zostawiam. Ulepszyć... Ja chciałbym ulepszyć tą pewną maczetę. Jezu Maria, o Jezu, ulepszenie, ała, ej, kończą mi się pieniądze, to niedobrze, trzeba do jakiegoś handlarza podskoczyć potem. A ja chciałbym jeszcze wejść tutaj, na tą drabinkę. Zobaczyć, co znajduje się tutaj na górze. Jakby się przekonać. Tutaj można znaleźć. Piaski kij baseballowy, no można wziąć, czemu nie? A, no go wyekwipowałem od razu. Szkodzony nóż, nie, no ten szkodzony nóż, serio, to jest syf. Ten szkodzony nóż, wyrzuć. Syf. Okej, okay, ja mam go, gdzie no prawie, że gorszą broń, ale no... Sorry, bez przesady, jakby nie. Okay, w ten sposób i tą maczetę za jeden z tych tasaków. Te tasaki teraz będą takie... Naprawdę to jest dla mnie taka trochę desperacja, jeśli będę używać tych tasaków. Oczywiście jeszcze się musiałem zranić, zaskakując tam. O. Dobra. A pytanie, co mamy za misję aktualnie? To nas chyba bardzo interesuje. Helikopter w ogniu. A wróć do syna moja. W takim razie wróćmy najpierw. Any luck with the phone?
Jeszcze nie skończyłem, gościu, ale to daj mi po prostu chwilkę. Pójdźmy do wieży ratowników. I od nich właśnie. Ja mogę skorzystać z tego samochodu już teraz, czy jeszcze nadal nie? Nadal jeszcze nie, proszę bardzo. Zobaczcie, ciekawe jest to, czy to jest jakiś taki... To jest wgłębienie w tych drzwiach. Czy to miało być imitować jakieś kule, w sensie po kulach jakieś takie dziury czy coś? No nie, no raczej nie, bo efekt uderzenia łomem na przykład jest on dużo lepszy niż takie coś, więc nie wiem, co to miało imitować to wgłębienie. Może ktoś mi wytłumaczy, co to takiego jest mniej więcej. Bo niestety na motoryzacji się znam tyle co nic. Może jest to jakiś taki właśnie element designu, który... Every little bit helps us hang on a little longer. Który był tutaj specjalnie tak zrobiony. Ze względu na to, że nie wiem, że jest w jakiś sposób użyteczny. Co musimy jeszcze zrobić? We need to reinforce it, make it unstoppable. You up for that? Why not? Dawaj. Yeah. To muszę zrobić. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. A po prostu nauczymy się spawać, wow. Wiecie co, tak, jeszcze zanim pójdziemy na dół, w sensie zanim wyjdziemy stąd i pójdziemy rzeczywiście ku misji, jakby najpierw chciałbym mimo wszystko, no przede wszystkim wrzucić sobie rozwinięcie, bo myślę, że to też jest ważne. W końcu tak jak powiedziałem, rozwinąć się tutaj, tylko że no, to mnie raczej nie interesuje, tak, ta aura. Okej, okay, to jest włącznie ze mną, tak, ale... O, myślę, że wiecie co? Trwałość broń bym sobie rzucił wyżej. Bo jednak jeszcze chyba tak szybko nie przejdziemy na broń palną. Nawet bym powiedział, że jeszcze trochę nam to zajmie. Przepraszam, chciałbym tą bronią poczekać, w sensie... Chciałbym sobie jakoś w jakiś sposób tej... Tą moją broń na razie jakby ulepszyć, tak? W sensie tego poziomu, żeby ona była przydatna do czegokolwiek, żeby to nie wyglądało tak. Czekaj, ja bym coś sprzedał. Dezodoranty na przykład. Ja muszę sprzedać wszystko po kolei. Wiecie co, tylko żeby nie sprzedać diamentów i to będzie ok. No ja naprawdę muszę sprzedać wszystko po kolei. Tragedia. Ja wiem, że to jest potem... Nie, nie sprzedajmy mu konserw. Ja wiem, że to jest potem do ulepszeń i tak dalej i dlatego można sprzedać po kolei. Ja naprawdę nie, jakby zrobili tej możliwość wyboru, ile chcę danej rzeczy sprzedać, to było dużo lepiej, tak szczerze. Okej, okay, moi drodzy, i chyba zrobiłem wystarczająco, jeśli chodzi o sprzedaż. Jak widzicie, narobiłem trochę hajsu, nawet trochę dużo. Jest ta maczuga wcale nie jest taka wspaniała, tak mi się wydaje. Tak z całym szacunkiem, ale za 8 tysięcy znalazłem jeszcze lepsze rzeczy, wydaje mi się. A kupmy sobie trochę apteczek mimo wszystko. Tak. Słyszeli różne dziwne rzeczy. I co miałem powiedzieć, kurczę, jeszcze dalej? Chyba teraz czas wybrać się rzeczywiście, żeby opancerzyć tą ciężarówkę, żeby pojechać tam. Aha, wiem, ja chciałem użyć szybkiej podróży, no, ale tak, w sumie to ciężarówki trochę słabo tak jechać. Już przynajmniej wiem, czemu nie mogłem jej wcześniej wziąć, prawda? No jakbym ją gdzieś zostawił albo zbugował, no to dupa by była, bym sobie zepsuł grę trochę. Ja mogę sobie w ogóle zapisać jakoś na szybko. Nie mogę przydać ostatni zapis, ale to nie ma problemu w takim razie. No i zobaczcie, teraz rozjechałem totalnie tego zębiaka, przyciągnąłem go totalnie po ziemi. Chyba nic jeszcze żyje. Przewalone. Znaczy naprawdę, to znaczy, że te zębiaki naprawdę są teraz już niesamowicie silne po tych kilku poziomach. Więcej. Ale dlatego mi się już na przykład udało rozjechać. Nie uważam, że skalowanie tutaj bardzo ostro poszło w złą stronę, w sensie... Naprawdę się boję, że w pewnym momencie to będzie gra, ta gra będzie na tyle ciężka do przejścia, że, znaczy nie do końca może ciężka do przejścia, będzie po prostu nam ciężko w pewnym momencie jakby zabijać te zębiaki, będą na tyle silne, że rzeczywiście ta gra stanie się, jakby poziom jej się rzeczywiście zwiększy znacznie trudności względem początku, dlatego na przykład jeśli ktoś raszuje, wydaje mi się, fabułę główną tutaj, to zdecydowanie lepiej na tym wyjdzie. I zresztą teraz przynajmniej dowiemy się, co jest tutaj, jakby idąc tą drogą, co tutaj się znajduje, bo zastanawiałem się na tym, jak to się pamiętacie pewnie wcześniej. A teraz przynajmniej rzeczywiście to odkryjemy i będą to mechanicy. Jeszcze bym naprawdę nie pamiętałem, więc wybaczcie mi to. Wybaczcie mi ten błąd, to zapomnienie swego rodzaju.
A już nawet pamiętam, co się tam działo u mechaników, powiem wam teraz, tak. Wspomina mi się to, teraz to wszystko. W sensie, wiecie, jakby, no, długo nie grałem, więc... Więc to, że... No, w sensie, długo nie grałem, no, jak wiecie, 5 lat, tak? I nie muszę wcale opuszczać pojazdu, proszę państwa. Ja chcę najpierw tych zombiaków przede wszystkim tutaj rozwalić. Jak powiedziałem, ja nie muszę opuszczać pojazdu. Znaczy, w sumie, tak, patrząc na to, że je tak przesunąłem bez sensu. To słabo mi to wyszło. Nie. Słabo mi wyszło ich zabicie w ten sposób, jakieś ciałem. Ja sobie pobiją ten pojazd, to mi i tak nic nie robi, tak jak mówię. Tak jak mówiłem wcześniej. W poprzednim odcinku bodajże. Bo on jest tak cholernie pancernym dziadostwem, że ja mu to nic totalnie nie robi. O, proszę bardzo, dobra. Kolejny załatwiony. Zobaczcie, ja nie chcę mi się naprawdę marnować broni. Ten w ogóle. Zobaczcie, ten jest chyba skryptowany, bo on się cały czas próbuje jakby dobijać do tych drzwi. Pomimo, że teraz już stał osobno. Tylko póki bym nie wyszedł z pojazdu, dopóty on by tam próbował bić. Jak mi się wydaje. Czekaj, odznaczę sobie przy okazji to. Czemu tutaj mam wyeliminuj zakażonych w warsztacie z drugiej strony jeszcze dodatkowo? Zaraz się to ogarnie, może tam jest jakby druga część warsztatu. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, więc... Nie będę musiał się przekonać sam. Ale coś się na mnie rzuca tutaj. Zarażonych. A, proszę bardzo, oczywiście to proszę dlatego. Zarażeni się tutaj na mnie rzucali z tamtej strony. No, nie znoszę ich, szczerze mówiąc. To jest jeszcze tutaj... Nie musimy, żebym się tam zombiak zbugował. Okej, moi drodzy, wracamy. Dosłownie kawałek odjechałem. Zobaczymy, czy jeszcze się udało. I zrespiły się na szczęście... Znaczy, no, na nieszczęście zarazem wszystkie zombiaki, no ale... Wiecie co, chyba wolę je już pokonać, niż żebym miał po prostu milion lat się bawić tym, że one będą mi się co chwila bugowały. Znaczy, nie wiem na ile... Jaka jest szansa tego buga, ale wolę pokonać już teraz, niż potem się męczyć z tym, że one rzeczywiście właśnie mi się zbugują. Bo jak widać, no one mają tendencję do chyba przechodzenia przez ścianę lekkiego. Tak. Chciałem powiedzieć, że teraz zginę i prawie to rzeczywiście zrobiłem. Na szczęście tym razem się udało. Tak, już wbijam. To najlepszy bez wozu, nie? Bo po co wozem wjeżdżać? Okej, sam jechał. To jest do cholery, no. O, co nie widać? Pancerna ciężarówka banku Banoi. Tak śmieszki śmieszkami oczywiście. Dobra, L. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow, I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good. Ja wiedział, może on się naznaczy też odpornością, ale nie. Wygląda to, że a rolling fortress, a homemade tank. I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? Dawaj, gościu, zrób to. Tylko chodzi o to, że on w porównaniu do innych, którzy mieli się przemienić za ich zgodzin, powinien czyść Stachowej, na przykład te kobiety, które tam pamiętacie były, one się po prostu cały czas zwijały z bólu, zanim się przemieniły. Znaczy, nie wiem, czy do końca było też wynikiem tego, bo na przykład większość osób, którą widzieliśmy tam, oni już praktycznie umierali, tak? Oni już byli w agonii, praktycznie w stanie agonalnym. Więc chyba nikogo jeszcze nie spotkaliśmy, kto po 6 godzinach dopiero by umarł. Nawet ten mąż tamtej jednej babki, po prostu on po bardzo krótkim czasie zmarł. Więc no jakby chyba nie mieliśmy jeszcze nikogo, kto byłby na tyle... Miałby jeszcze na tyle czasu w ogóle. Myślę, że wezmę tą maczetę sobie na spokojnie. Okej, nie mam miejsca w ekwipunku, klasyk. Zróbmy sobie ten tasak. Ten klucz ma, on jest na wysoki poziom. Ten tasak też wyrzućmy. Weźmy tą maczetę. O, okej, teraz ją zebrałem. Nie wiem, czy nie mogłem jej zebrać, czy... Czekajcie, po prostu sprawdzimy. Nie, okej, po prostu z jakiegoś powodu nie chciała się zebrać. Ja myślałem, że już po prostu nie mam miejsca i to coś mi się po prostu nie podobało w tym wszystkim. Ja jeszcze jakieś napoje energetyczne może tutaj znajdę, cokolwiek. Z tą babką może jeszcze pogadam? No shit, Sherlock. O, 15 amunicji do pistoletu. To jest ciekawe. Jakby wiemy, że on nie przeżyje, tak? Tak czy inaczej. To jest łopata, jest zmarta łopata. Przecież on gdzieś z czymś takim będę musiał się bić zombiakami, to ja już będę wolał się bić ręcznie. Jestem ciekaw w ogóle, w jaki sposób mam chronić ten warsztat. Czy on ma jakieś HP, czy coś tego typu?
Jestem ciekaw naprawdę, czy może to jakby zawalić z tego poziomu. Biegną zombiaki. Właśnie gdzieś tam. Tutaj w ogóle zobaczcie, na dachu jest nawet babka i gryzie coś jeszcze. Śmieszna sprawa moim zdaniem. Z tego co widzę, to i tak muszę zejść. Ej, proszę się nie bugować tej. Halo? Halo? O, okej, okay. Odbugowałem się już. Co jest z tymi zombiakami? Gdzie one są? A, okej. Okay. Chciałem podejść rzeczywiście, żeby one jakby się zrespiły. One są na 20 poziomie, więc to się chyba to przeżyć na to wygląda. Okej, okay, te kolejne biegną. Nie mogę być po prostu na wysokości, bo one się nie zrespią, bo to było prawie za łatwe wtedy. A fajne jest to, że tutaj była amunicja do pistoletu i jakby zakładała ta gra, że rzeczywiście mogą mieć już pistolet po tamtej jednej misji. To było naprawdę ciekawe jak dla mnie. Okej, okay. Ktoś leży. Kolejny leży. Dobrze, to są tylko zarażeni, naprawdę. To jest ogromny plus dla mnie, bo ta siekiera teraz ich niszczy po prostu. Totalnie. A fajne jest to też, że w sumie, tak wiecie, tak się zastanawiam teraz nad tym. Jak jest ten perk z tym, że wojna płci, tak on się nazywa. Double. To jest ciekawe, że do zombiaków jest przypisana rzeczywiście płeć. Ja bym się... O cholera, nie wiem przycisk. Miałem E zamiast E, przepraszam, F zamiast E. Zawaliłem strasznie. Ten mod mi się zupełnie na nic nie przyda. I po prostu jest fajnie. Cholera, i znowu F zamiast E. Jeszcze jedno zabójstwo. Okej, okay. Ta energia mi się strasznie teraz szybko odnowiła przez perki, to jest spoko. Zresztą ponadto mam ten perk jeszcze też na walkę z... Co prawda on mi tam jakieś ultra dużo energii nie daje, ale to jest kolejny perk na walkę właśnie z grupą. To mnie trochę uratowało chyba teraz, chociaż przydałby się to jakiś właśnie szybki ten automat, a nic z tego nie mam. W sensie automat z napojami oczywiście. I'm done. No. Spodziewałem się gościu, że więcej już nam niestety nie pomożesz, bo nie dasz rady. Trochę go jak widzicie opancerzył, w sensie głównie jakieś takie właśnie bardziej wrażliwe elementy. Typu szyby, typu szkło tutaj na przodzie, prawda, w sensie lampy. Dodatkowo dodał tej kolce do zderzaka, w sensie sam zrobił zderzak też. Moja córka nie może zostać tutaj. Co? Wkrótce nie będę w mojej prawej myśli. Nie chcę jej zranić. To jest oczywiste. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Nie wierzą w syna moja. Sorry, Bubba. No way. Hey. Is this what you need? Dogan. Równie dobrze mógłby go zabić po prostu. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! You go on now. And don't you lose hope. Patrz, nie chciałem przerwać odcinka już teraz, bo powinienem jakieś 5 minut temu, ale chciałem, żeby to jakby doszło do końca. To było chyba jeden z lepszych scen, szczerze mówiąc, w The Dying, z całym szacunkiem, ale jedyna chyba, która rzeczywiście wybiera jakieś takie emocje sensowne. Okej, okay. I w takim razie, moi drodzy, ten Earl jeszcze gdzieś tutaj jest, czy już nie? Tylko ona. Moi drodzy, po tych słowach Sina Maja będziemy się już żegnali. Tylko jedna rzecz. Zauważcie, jak wiele osób nie ufa Sina Majowi. Sina Maj na początku, gdyby nie my, tak naprawdę Sina Maj by zginął. On jedyne co ma, to dobre serce. On nie ma żadnych jakby umiejętności, żeby prowadzić tą grupę. Dobra, nie przedłużając, bo byście już się tutaj trochę zaczynam rozwodzić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść naszego Discorda, bo czego serdecznie zachęcam, zostać na moimi patronami na Patronite. Bo nie z nikim innym tutaj w sumie kanału tak bardziej nie prowadzę. Bo każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I w sumie to o czym zawsze zapominam, myślcie, wspieracie. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.